Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Kochani, dzisiaj jestem na cmentarzu i dzisiaj ten komentarz będzie właśnie nagrany na cmentarzu. Siedzę sobie tutaj, chociaż na tym cmentarzu nie mam osobiście żadnego krewnego zmarłego, ale usiadłem sobie koło brata Zenona, koło siostry Julii, koło brata Edwarda, Czesława i wielu, wielu innych i modlę się za nich. Dlaczego? Ponieważ mogę i Kościół mnie do tego wzywa, żeby modlić się za zmarłych. Nie wiem, czy ci Państwo, których wymieniłem tutaj, są już u Jezusa, czy może nie. Jedno wiem, że każdy z nas kiedyś zmartwychwstanie. Jedni do życia wiecznego, inni nie. Każdy z nas może wybrać Jezusa, może Go także odrzucić. Ci, którzy Go wybrali, a z różnych przyczyn nie mogą się jeszcze z Nim spotkać, a są w czyśćcu, proszą nas o to, żebyśmy modlili się za nich, bo oni sami się już za siebie nie mogą modlić. I taka prośba, żeby każdy z nas wykorzystał to, co możemy, te narzędzia, które dostaliśmy, czyli odpust zupełny. Ja kiedyś nie rozumiałem kompletnie odpustów zupełnych. Myślałem, że to jest taka magia, takie zapłacenie Bogu za to, że Bóg ich wyciągnie z tego cierpienia do wiecznego szczęścia. Nie, to nie jest coś takiego. To nie jest handel. To jest wstawiennictwo. To tak jak wstawiamy się za tymi, którzy są chorzy. Kładziemy na nich ręce, modlimy się i Bóg ich uzdrawia. To tak jak ci, którzy przynieśli sparaliżowanego i zrobili wszystko, żeby przynieść go do Jezusa, nawet rozebrali dach. I Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: odpuszczone są twoje grzechy, wstań, weź swoje nosze i chodź. Każdy z nas może to zrobić. Tylko żeby to zrobić, żeby wykorzystać te narzędzia w postaci odpustu zupełnego, musimy być sami zdrowi na duszy. Czyli łaska uświęcająca jest niezbędna do tego, żeby móc skorzystać z tego narzędzia, które daje nam Kościół, i pomóc innym. Może nie jesteś w stanie łaski uświęcającej, ale wizyta na cmentarzu da ci taką iskrę, taką refleksję do tego, że może czas się pojednać z Bogiem. Więc zrób to, nie czekaj. Nie czekaj, aż cię zaniosą do kościoła. Idź do kościoła. Dzisiaj odwiedź kościół, odwiedź cmentarz, pomódl się. Pomódl się o to, żeby Jezus przyszedł do ciebie i żeby Jezus pomógł także tym, którzy dzisiaj cierpią w czyśćcu, bo możemy im pomóc. Jakie to jest piękne, że możemy obdarzać miłością także tych, których z nami tutaj osobiście nie ma fizycznie. Okej, modlę się dalej. Nie będę przeszkadzał także innym, którzy się tutaj też modlą, bo nie jestem sam przecież na tym cmentarzu. A Wam życzę pięknego czasu. Pięknego czasu. Do zobaczenia w poniedziałek z Panem Bogiem i pozdrawiam.